teraz groźnie. Hetzbaja, pole karne. Czysto, skutecznie atakowany przez Kukiełkę. I była to chyba najgroźniejsza i najdogodniejsza okazja dla Gruzinów do tego, żeby strzelić bramkę w tym meczu. Powoli coraz spójniejsze są te akcje Gruzinów. Coraz groźniejsze. Po raz pierwszy próbowali zagrozić bramce Szamotulskiego. Bukalski. Zastanawiano się, czy Krzysztof Pawlak zdecyduje się tutaj na pary klubowe, licząc na większe zrozumienie graczy. Tymczasem Arwaładze i proszę Państwa, zupełnie niespodziewanie, ale w pełni zasłużenie Gruzini, jak mówiłem, rozkręcają się i obejmują prowadzenie w dzisiejszym meczu. Arwaładze, który nie tak dawno strzelił bramkę tą historyczną, o której wspominałem. Teraz kolejny gol, to już jego 11 gol w reprezentacji Gruzji. Popatrzmy. Indywidualna akcja, dobre przejście i nie popisał się tutaj i Kukiełka, i Grzegorz Szamotulski, ostry kąt. Interweniował wprawdzie, ale piłka ześliznęła mu się po rękach i 1-0 reprezentacji Gruzji. Polaków, trener Pawlak. A tymczasem Gruzin, który się specjalnie nie spieszy, około 10 minut do końca pierwszej połowy, w której prowadzą 1-0. Dość wolno rozgrywają piłkę, ale są przy niej częściej niż nasz zespół w tych minutach od chwili objęcia prowadzenia. No teraz szansa, teraz Ledwoń stanie przed szansą, choć wolno tam wkracza do pole karne, Ledwoń! I jest 1-1. Adam Ledwoń strzela bramkę pierwszą w drużynie narodowej w 12 występie. Ładna akcja, złożenie się ulubieńca bywalców stadionu GKS-u Katowice. Podobna bramka do tej, jaką strzelili Gruzini. Też ostry kąt, też po rękach bramkarza. No i gol Ledwonia przywraca nam nadzieję na to, że może osiągniemy korzystny rezultat w tym spotkaniu. Trzecia minuta, wyrównujący gol Ledwonia. Krzypek. Szeroko do linii, to pokazywał trener Pawlak, żeby rozrzedzić nieco, rozciągnąć tutaj te szyki obronne drużyny rywala. Nowak. Ponownie on na polu karnym, uciekła tam mu piłka, szkoda, bo była dogodna sytuacja do tego, by objąć prowadzenie w tym meczu. Michalski. Nie ma spalonego. Jacek Dębiński, jego klubowy partner z Widzewa, jest tam na polu karnym. Bukalski, ale niedokładne dogranie. Jeszcze raz. Jest Bukalski. Ładne rozegranie i gol! Ładna akcja. Mirosław Trzeciak. No było to 60 ładnych minut polskiej reprezentacji. 2-1, proszę Państwa. Już odwykłem od krzyku, gol w wykonaniu Polaków w tych meczach z Anglią czy z Włochami. Proszę, Dębiński nie zrezygnował, jeszcze raz. I bardzo przytomnie tutaj Bukalski dostrzegł znakomicie ustawionego Trzeciaka. A ten, choć w trudnej sytuacji, zdołał pokonać bramkarza Żoidze i oto Polacy prowadzą 2-1. Będzie znowu szansa, Ledwoń tutaj nie przepisował, atakowany pole karny, Ledwoń, i będzie rzut karny. No
powtórzę brawa dla Maledzwonia, którego powoływanie do narodowej reprezentacji często powątpiewano. Co czyni Antoni Piechniczek? Dziś świetne dwie akcje tego zawodnika. Przypomnę, strzelcem był pierwszej wyrównującej bramki, no a teraz podcinany na polu karnym. No i szansa polskiej drużyny na rozstrzygnięcie losów tego spotkania. Krzysztof Bukalski będzie strzelał. Nieliczni widzowie oczywiście wstali z miejsc. Zawsze taki moment wzbudza napięcie. Zoidze w bramce. Bukalski vis-a-vis niego. Jeszcze tam każe wyjść za pole karne Gruziną austriacki arbiter Benke. Krzysztof Bukalski. 3-1. Drugi gol Bukalskiego w narodowej reprezentacji. Ładne uderzenie, trudna piłka do obrony, dobrze podkręcona tuż przy samym słupku. No i jest to urocza. Po raz drugi zdobywa 3 punkty na tym stadionie jesienią minionego roku. Wygraliśmy z Mołdawią. A teraz Kucharski, szansa na 4. bramkę. No, będzie, jest! Krzysztof Nowak. Efektownie kończą Polacy, ale w pełni zasłużenie to dzisiejsze spotkanie, strzelając 4. gola niemal w końcowych minut. Jakże cieszylibyśmy się ze zdobywanych dziś bramek, jakże inaczej, bo i tak przecież się cieszymy, gdyby to zwycięstwo przybliżało nas do finału we Francji. Ale proszę Państwa, jak się nie ma, to się lubi, to się lubi, to się ma. Ważne, że reprezentacja wygrywa, że jest jakiś promyk nadziei, że nie jest tak zupełnie źle, że są ci, którzy mogą kandydować, na których można budować w oparciu również na graczach występujących w klubach zagranicznych narodową reprezentację, ale to zadanie dla...